Co on myśli? Spójrzmy dzisiaj w jego myśli. W myśli twojej osoby ukochanej. Skoncentrujcie się, kochani. Wizualizujcie swoją osobę ukochaną. Witam oczywiście was wszystkich serdecznie na moim kanale Orakel Miłości Uloeli. Proszę o nowe subskrypcje. Wszystkich nowych, kochanych widzów, którzy tutaj trafili. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał. Byście dostawali nowe wróżby kolektywne. Co on myśli? Co on myśli? Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, które są dokładniejsze. Zapraszam do komentowania i do lajkowania. Jeśli chcecie wróżby indywidualne nabyć, napiszcie mi e-mail, a ja odpiszę o warunkach takiej wróżby indywidualnej. Zapraszam. Co on myśli? Co on myśli? Co on myśli? Co on myśli? Tutaj mamy już, kochani, rycerza monet. Rycerz monet to jest osoba, która przede wszystkim walczy tutaj o stabilność, stabilną relację, stabilne finanse, stabilną pracę. Przede wszystkim tutaj walczy o swoją egzystencję. O to, by mieć, no, w każdym aspekcie, niezależnie o co pytacie, tutaj stabilną sytuację. Jego bezpieczeństwo i stabilny rozwój spraw jest dla niego najważniejsze. Także w relacji wierność, stabilność relacji, zaufanie. To są takie tematy, które mi się od razu pokazały. I teraz zobaczmy, co on myśli. Myśli o zbudowaniu czegoś stabilnego, ale również o pięknym, radosnym czasie z tobą. Król buław, czyli tutaj duża seksualność, tak? Chęć seksualności, chęć zabawy, spełnienia emocjonalnego, szczęścia, dobrego czasu razem. Chcę mieć z tobą taką fazę, że będziecie oboje zadowoleni, będziecie się cieszyć życiem, być może wino, muzyka, śpiew, rozkoszować się momentami pięknymi, życiem, serdeczność, miłość, szczęście. Takie są jego tutaj tak naprawdę intencje, też seksualność. W międzyczasie, co on myśli? Myśli o pogodzeniu się z tobą, balansie, dawaniu i braniu w równej mierze, zgodzie, o tym, że tobie chce coś, nie wiem, czy podarować, czy po prostu mieć z tobą piękny czas, gdzie się zjednacie w tej energii męsko-damskiej, Xinjiang, czyli tutaj taka jedność, też harmonia w dawaniu i braniu, dzielić się ze sobą, wspierać się, pomagać sobie. Takie coś, to jest bardzo ważne. I też tutaj jest cesarz. Cesarz to jakaś osoba, taka autorytet, bardzo silna, władcza. Władcza, która no, ma charakter władczy, chce kontrolować sytuację, chce tutaj mieć wszystko pod swoją ręką. Tutaj tak jakby, nie wiem, ktoś nad nim może jeszcze mieć kontrolę, tak? Nad tym, nad tą twoją osobą ukochaną. Ktoś może mieć jej kontrolę i nie wiem, ktoś tu może jeszcze rządzić, tak? Się wtrącać w waszą relację, albo on też chce wszystko kontrolować. I tutaj jeszcze jest sąd ostateczny, czyli
rozmowa ważna, gdzie będzie jakaś przemiana, zmiana, zostawienie za sobą starych spraw, przeszłości i narodzenie się od nowa, zupełnie nowych rzeczy, takie przejście, jakby transformacja, zupełna przemiana życia, zupełna przemiana sytuacji, zacząć od nowa, zacząć wszystko na nowo, pogodzenie się, na nowo się tutaj rozwinąć. Nie wiem, czy w miłości, czy w relacji, czy w życiu w ogóle, czy w pracy tej na nowo, właśnie na nowo się jakby narodzić wręcz, tak? Czyli jakiś nowy początek, ale na zupełnie innych zasadach. Tutaj jest przejście jakby z tego starego, co było, w to nowe. I tutaj właśnie on myśli o nowym początku, myśli o stabilnym początku, o stabilnej sytuacji, o harmonii, równowadze. O tym, by się cieszyć szczęściem, miłością, o dobrej seksualności i o czymś stabilnym, o zbudowaniu czegoś bezpiecznego, stabilnego. Takie są właśnie tutaj myśli Twojej osoby ukochanej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Proszę o komentarze, lajki z łapką w górę i proszę o nowe subskrypcje wszystkich nowych widzów. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.